Cześć, kochani. Zrobimy sobie dzisiaj czytanie. Jaka energia wpływa na nas w tym tygodniu? I to jest energia zranionego wojownika, kogoś, kto już coś ma za sobą, jakieś doświadczenie, jakiś bagaż i wie, jak się obronić przed czymś, co nadchodzi. Ma doświadczenie w danym temacie i już nic nie może go zaskoczyć, bo jest gotowy, żeby bronić swojego, żeby bronić swojego domu, żeby bronić swoich przekonań. Co nam może przeszkadzać w tym? Przeszkadzać w tym nam może to, że nie widzimy czegoś, co czeka na nas dobre za rogiem. I biadujemy nad tym, co w tej chwili dla nas się przytrafiło. A co nam może pomóc? Może nam pomóc podświadomość, czyli może wtedy zobaczymy, co tam za rogiem nadchodzi w przyszłości, czy może nowe możliwości. I wtedy nasza intuicja pomoże nam znaleźć dobrą ścieżkę. Dziękuję. Do zobaczenia wkrótce.